Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie miesiąca lipca. Szybko mi ten miesiąc zleciał. Przyznam Wam szczerze, że w zasadzie mobilizowałam się czasami na siłę, żeby gdzieś tam czytać książki. Jakiś miałam czasami taki marazm książkowy. Trzy książki odsłuchałam w audiobooku, a 11 przeczytałam, więc łącznie 14 książek, więc myślę, że nie jest źle. 14 książek w miesiącu lipcu. Z tego co widzę, słuchajcie, będą bardzo różne gatunki literackie. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Większość to są nowości, więc też będziecie mieli okazję poznać moją opinię na temat książek, które dopiero co weszły na rynek. Więc, żeby już nie przedłużać, to zaczynamy. I teraz na początek, słuchajcie, będę chciała powiedzieć Wam o książkach, które odsłuchałam w audiobooku. Pierwsza to powiem Wam bardzo zainteresowała mnie, czyli jak wszedł Indiana Jones, najnowszy, to pojawiła się też książka Adama Węgłowskiego Tropiciel Skarbów fakty i mity w filmach o Indianie Jonesie. I szczerze, słuchajcie, to ta książka podobała mi się bardziej niż film. Widziałam tak film i wydaje mi się, że to już niestety bardziej się te filmy robią jak dla dzieci. Czasami są absurdalne. Natomiast tutaj Adam Węgłowski przedstawia nam prawdziwych poszukiwaczy skarbów. Też opisuje, czyli no, w zasadzie każdy z przypadków których dotyczyły Indiana Jones, czyli poszukiwacze zaginionej Arki, i jak to wyglądało. W rzeczywistości, tak, W biegach historii, czy jakieś inne artefakty, dotyczące każdej części Indiana Jones, ale też nie tylko, tak, czyli nie tylko te artefakty historyczne, albo które miały mieć nadzwyczajną moc i o których szukał Indiana Jones, ale ogólnie o poszukiwaczach skarbu, o e, artefaktach, które gdzieś tam na przestrzeni wieków ludność przypisywała im jakieś nadzwyczajne moce, nadzwyczajne właściwości i wszyscy pożądali ich tak, od, czasami od starożytności aż po czasy e, współczesne. Więc niesamowicie interesująca książka, bardzo szybko się to czyta, więc jeśli lubicie historię poszukiwania skarbów, przygody, to gorąco, gorąco Wam polecam. Więc to jest pierwsza książka. Druga książka, którą sobie odsłuchałam, to był Kasztanowy Ludzik. Nie będę tu wymawiać imienia i nazwiska pisarza, bo szwedzkiego nie znam i boję się, że przekręcę. Myślę, że też wiele osób z Was zna serial. Ja też oglądałam serial i bardzo mi się podobał. Przy czym książka chyba podobała mi się jeszcze bardziej, bo jeszcze bardziej można poczuć ten klimat, i według mnie książka jest rewelacyjna. Już wcześniej bardzo dużo słyszałam o tej książce, pozytywnych opinii. Byłam jej ciekawa, ale nie wiem, dlaczego odkładałam przeczytanie tego. Jakoś ten tytuł chyba mnie nie przekonywał, ale jak już. No, zaczęłam tego słuchać. No, to powiem Wam, można, można przepaść dosłownie. I jeśli lubicie thrillery, mocne thrillery, i to takie, które spowodują, że będziecie dosłownie mieli ciary, no to gorąco Wam polecam. Dla osób, które szukają bardziej takiej relaksu, rozrywki. Ale też lubią wątki kryminalne, to polecam Rolady i Romanse Małgorzaty Starosty. To jest już trzeci tom z Agatą Śródką, rest, restauratorką, o tak można powiedzieć, która lubi też się wmieszać w sprawy jakieś kryminalne i tym razem również tak mamy. Tutaj główna bohaterka bierze udział w. Warsztatach takich kulinarnych, no ale oczywiście wydarza się zbrodnia i to na jednym z popularnych instagramerów, ale który nie był do końca lubiany. I teraz kto go tak naprawdę zamordował i dlaczego? E, oczywiście jest mnóstwo humoru e, takiego niekonwencjonalnego, bym powiedziała, też sytuacyjnego. I jak to u Małgorzaty Starosty świetnie, świetnie się tego słucha e, i można się świetnie bawić. Więc to jest e, z tych książek, które osłuchałam, więc w zależności od tego, co lubicie, no to e, tutaj możecie sobie wybrać. A teraz już książki, które mam w wersji papierowej. I zaczniemy od książki, do której powiem Wam. E, Podchodziłam bardzo sceptycznie, bo to nie jest mój gatunek literacki, ale też jednocześnie byłam jej bardzo ciekawa. Jest to książka Nie Umarli Dany Grigorcei. Dana Grigorcea jest szwajcarsko-rumuńską pisarką, ale tutaj skupia się na postkomunistycznej Rumunii. W zasadzie łączy sobie postkomunistyczną Rumunię, można powiedzieć komunistyczną, ale też wraca do y, historii starszej i do czasów, kiedy Wołoszczyzna no, była znana w całej Europie, a w zasadzie jej władca, y, czyli Palownik. Tak? Wlad Palownik, chyba najsłynniejszy władca Wołoszczyzny. E, który przez wielu jest e, no, utożsamiany z wampiryzmem, e, ale czy był naprawdę wampirem, tego chyba już się nie dowiemy, e, ale potocznie jest nazywany Drakulą i rzeczywiście tak był nazywany. <tuszy> tu mamy taki ciekawy wątek, czyli poznajemy e, kobietę, która... Też przez przypadek dowiaduje się, że jest potomkinią Włada palownika Drakuli. No i teraz, co tam się wydarzy, mamy tutaj słuchajcie, połączenie powieści takiej obyczajowej, społecznej, powieści fantazy, trochę thrillera. I taki wiecie, stworzył się z tego y, miks, no nie? Y, myślę, powiem Wam po przeczytaniu, takie miałam bardzo y, mieszane uczucia, i y, tak jak wam powiedziałam wcześniej, że myślę, że muszę jeszcze do tej książki wrócić, żeby ją lepiej zrozumieć. Niektóre wątki mi się bardzo podobały i autorka bardzo dużo tutaj wyjaśnia odnośnie historii Rumunii i to było bardzo ciekawe, też ten taki wątek fantazy też jest fajnie przeplatany, udało się to autorce, że to nie jest jakieś tam oderwane, jednak czasami miałam takie poczucie trochę chaosu, zagubienia, ale niektóre cytaty też są bardzo ciekawe. I tak jak Wam powiedziałam, że wydaje mi się, że trzeba tą książkę przeczytać kilka razy, żeby ją lepiej zrozumieć. Ale jeśli lubicie wątki wampiryzmu, jeśli interesujecie się historią Rumunii, no to też Wam polecam. Kolejne to są dwie książki Grzegorza Dziedzica. W zasadzie to są powiązane ze sobą, pierwsza to jest żadnych bogów, żadnych panów. A druga to jest gangway, yy, druga część i Grzegorz Dziedzic yy, był yy, no, otrzymał nagrodę wielkiego kalibru, właśnie za żadnych Bogów, żadnych panów. Świetny taki kryminał retro, którego akcja dzieje się w Chicago w latach yy, 20. Yy. Świetnie się to czyta, słuchajcie, można się dosłownie przenieść w czasie i przestrzeni, poczuć też nie tylko klimat Polonii, ale ogólnie taki gangsterski, więc super, taki z filmów trochę takiego al capone. Gangway to jest druga część, i nasz bohater, który w tej części już ucieka z Chicago, tutaj ponownie wraca i poszukuje swojego przyjaciela, ale jednocześnie też za, zaczyna prowadzić takie szemrane interesy związane z no, przemytem, pozyskiwaniem whisky. Są czasy prohibicji. No i wiadomo, co tam się dzieje, tak? Walki gangsterskie też, ale nie jest to, słuchajcie, jakoś tam krw krwawo napisane. Bardziej to są też rozterki tego naszego bohatera. Też jest dosyć sporo psychologii. Świetnie, słuchajcie, ogólnie są te dwie książki napisane, więc jeśli lubicie takie kryminały retro, ale nie do końca super krwawe, to bardzo Wam polecam. Świetnie się naprawdę to czyta jeśli jeszcze jesteśmy przy thrillerach i kryminałach, to jeszcze mam dwie książki pierwsza to jest Konfident Krzysztofa Domarackiego Spowiedź Kibola o tej książce już Wam robiłam osobną recenzję więc nie będę tutaj zbyt dużo mówić, możecie sobie do niej wrócić poznajemy tutaj bohatera który no, pochodzi z dobrego domu, nie ma, nie jest to rodzina jakaś patologiczna, a jednocześnie fascynuje go to środowisko, właśnie kiboli i czerpie z tego ogromną adrenalinę. Natomiast jeden błąd sprawia, że w zasadzie zostaje wciągnięty całkowicie w to środowisko i nie jest to tylko środowisko wtedy kibicowania, ale już wchodzi w takie środowisko, no właśnie gangsterskie, tak? I z, wydarza się tutaj tak też przemoc i to straszna przemoc. No i właśnie jak to tutaj wygląda, a kto jest tutaj złym, kto jest dobrym bohaterem. Dużo się tu możemy dowiedzieć o takim no Środowisku tego świata przestępczego. Natomiast, e, jeśli chcecie czerpać wiedzę odnośnie świata kiboli, no to nie wydaje mi się, żeby to było y, no, odzwierciedlenie. Y, raczej ja y, mieszkałam, teraz też mieszkam nawet koło stadionu y, i nawet jak porównuję lata 80. a teraz, to rzeczywiście. Ta książka przypomina mi trochę lata 80. i rzeczywiście wtedy nawet się tych kibiców bałam. Jak mieszkałam i bałam się nawet wtedy, jak był mecz wychodzić nawet z domu. Ale teraz, no, gdzie na mecze często przychodzą rodziny z dziećmi, raczej się nic takiego strasznego nie wydarza. No, ewentualnie jak już, no nie wiem, są drużyny grają, które są no, nastawione do siebie wrogo, no to wtedy być może, tak? Ale czy aż tak to wygląda, jak w tej książce, to nie wiem. Natomiast cała powieść jest napisana bardzo dobrze. Świetnie jest zarysowany portret psychologiczny bohatera i jego wzajemne takie wewnętrzne zmagania się. Kolejna to jest 40 kropka raków Agnieszki Peszek. I to jest thriller który opisuje właśnie różne takie okrutne, strasznie drastyczne zbrodnie, gdzie morderca odcina kawałki ciała tak kobietą, jest nazywany też przez śledczych brzytwą, no i tu jest poszukiwania tak tego, tego zbrodniarza i czy tu się właśnie uda, czy nie? Czy tego bohatera można polubić? Z czego to się wzięło? Kto jest naprawdę winien? Też bardzo szybko się to czyta. Takim bardzo prostym językiem jest to napisane. Więc jeśli lubicie takie thrillery, ale bym bardziej powiedziała sensacyjne, bo tu jest też sporo sensacji, psychologii, no to... Mm, też tutaj znajdziecie coś mm, dla siebie. Taki, bym powiedziała, bardziej prosty. Nie jest to taki jakiś, chociaż właśnie ja, y, jeszcze wracając do tej książki, to dla mnie to był bardziej kryminał niż y, thriller. Nie? I teraz jeszcze o jedna książka, taka jeśli chodzi o powieść o której też zrobiłam osobną recenzję Zaginione z Willow Brook Ellen Marie Wisman książka, która trafi na pewno na listę moich topek z tego roku czyli znajdzie się na liście moich bestsellerów książka, która zrobiła na mnie ogromne, ogromne wrażenie to no jak to jest opisywane przez autorkę i to, że to jest oparte na prawdziwych wydarzeniach, to jeszcze bardziej mną wstrząsa i do tej pory, y, słuchajcie, mam ciary, jak o tym Wam y, opowiadam. E, pokrótce y, powiem Wam, że opisuję y, szpital, y, który miał no, być pomocą dla osób y, z, z lekkimi niepełnosprawnościami albo osobami, z zaburzeniami psychicznymi, głównie dzieci. No i tu później mamy, czyli jak te dzieci są tam traktowane. Straszna, straszna książka, i ukazuje też, że to nie tylko 100 lat temu, czy 200, ale że w zasadzie no, całkiem niedawno zdarzyły się rzeczy. Okrutne wręcz, i, i robione cały czas na dzieciach. Jakieś eksperymenty medyczne, wiecie? Traktowanie tych dzieci gorzej jak zwierzęta, naprawdę. Pozbywanie ich całkowitej godności. No, straszne, tak? I nawet doprowadzanie do śmierci tych, tych dzieci. Więc jest to książka dla osób, słuchajcie, o mocnych nerwach. Natomiast jeśli kogoś interesuje taka powieść, ale oparta na właśnie prawdziwych wydarzeniach i którzy lubią czytać o, no też takich właśnie mocnych sprawach i taką bardzo ambitną literaturę piękną, no to gorąco, gorąco wam polecam. No tak jak wam mówię z tych wszystkich książek, to chyba ta jest taka najbardziej, która zrobiła na mnie wrażenie. Teraz przechodzimy do literatury już bardziej takiej faktu popularno naukowej. I mam książkę Brudne pranie ADHD -u dorosłych i jak sobie z nimi radzić. Richard Pink, Roxanne Emery. To jest małżeństwo, które też prowadzi na Instagramie taki kanał adhd Love. Słuchajcie, opisują tutaj no, autorka, właśnie czyli Roxanne ma ADHD, i razem z tym mężem opisują z dwóch perspektyw, czyli jak to jest, tak? Czyli ona opisuje swoją perspektywę i dane wydarzenie, on opisuje swoje. Czyli właśnie, nie wiem, mają się wybrać na jakieś tam przyjęcie, jak to wygląda z jej perspektywy, jak to wygląda z jego perspektywy, jak ona się, nie wiem, szykuje. E, czasami to jest takie mm, pełne y, sarkazmu, też humoru, ale też świetnie właśnie pokazują, jak lepiej zrozumieć takie osoby i jak sobie radzić w określonych sytuacjach. Świetnie napisana, y, też y, bardzo Wam polecam. I tutaj książka, y, która też jest bardzo ciekawa, ale jest trudna i dosyć y, 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 może nie dosyć, i ambitna. To są bardziej eseje, więc nie jest to jakaś tam powieść, nie jest to taka zwykła literatura faktu, czyli pisana na zasadzie reportażu, ale są to takie eseje bardziej, bym powiedziała, filozoficzne, oparte też na jakiejś literaturze, na wielowątkowości. Lions Seagal poza czasem przyjemności i przypadłości starzenia się. Temat bardzo, taki bym powiedziała, trudny. Mnie ta książka bardzo zaciekawiła, bo no nie ukrywam już, człowiek powoli zbliża się do no, takiego wieku, gdzie no, coraz częściej powiem Wam, zastanawiam też się, tak, jak będzie wyglądała ta moja starość. Czy właśnie będę mogła czerpać przyjemności, czy raczej będą tylko przypadłości tego okresu? I tutaj fajnie, jakby autorka, czyli analizuje poszczególne, czy właśnie to jest ten czas, kiedy jeszcze można się z czegoś cieszyć, czy jeszcze można czerpać przyjemności, jak to jest postrzegane przez społeczeństwo. Nawet to, żeby nie wiem, że taka osoba, nie wiem, starsza kobieta, na przykład, że ponownie wychodzi za mąż, że na przykład chce, uprawiać seks, tak? No to, że od razu wszyscy, nie, no, już, nie już koniec, tak? Bo skończyłaś 60 lat. E, że na przykład chce się ładnie ubierać, że, nie wiem, niekoniecznie chce cały czas zajmować się wnukami, ale chce sobie podróżować. E, mnóstwo, mnóstwo różnych takich wątków, albo na przykład chce się samorealizować, czyli przez całe życie nie miała czasu, teraz chce się zapisać na jakąś uczelnię trzeciego wieku. No, i sobie gdzieś tam właśnie, nie wiem, realizować się, uczyć, spełniać swoje marzenia. Jak to jest właśnie postrzegane przez społeczeństwo? Czy takie osoby, no właśnie, mają poczucie tego, te wyrzuty, takie sumienia, że, że chcą coś dla siebie? Czy jeszcze można, czy już nie? Mm co ogranicza nas, tak? Czyli w tym starzeniu się, czyli właśnie no często niestety nasz organizm, tak, czyli jakieś tam no, choroby, jak co jest takie najgorsze dla osób starszych. No i tutaj się potwierdziło, tak, najgorsze jest to, że stajemy się coraz mniej samodzielni i to nas bardzo, bardzo frustruje myślę, że ja też tego się obawiam też tego, że na przykład stracimy pamięć tak? czyli no trochę własną tożsamość nie będziemy wiedzieli kim jesteśmy i będziemy uzależnieni też od tej drugiej osoby ale też ona tu pokazuje, czyli żeby przygotowywać się na to i zaakceptować i nawet już teraz yy, przyjmować i prosić o pomoc, nie bać się tego tak? Więc bardzo y, fajnie jest tutaj to opisywane, więc też polecam Wam, bo naprawdę książka warta y, uwagi, ale tak jak mówię, jest napisana dosyć trudnym językiem, y, tak jak mówię, no, bardziej takim naukowym, filozoficznym, no, ale mimo wszystko y, warto najwyżej nie musicie czytać wszystkich rozdziałów, tylko te, które Was y, interesują. Kolejna książka też popularno naukowa, to jest przekleństwo homo sapiens, dlaczego myślenie zabija Justin Gregg. Powiem Wam też bardzo interesująca książka popularnonaukowa pokazująca, czyli czy to jest dobre, że człowiek tak się rozwinął w trakcie ewolucji. Czy to jest dobre dla nas i dla no, całej ziemi, tak? czyli... Dla całego środowiska, w którym żyjemy, czy to właśnie nie my jesteśmy przyczyną niszczenia całego ekosystemu na Ziemi, przez to, że właśnie tak postępowała nasza ewolucja i tak rozwijał się nasz mózg, ale przez to staliśmy się bardzo, bardzo egocentryczni, czyli uważamy, że to my jesteśmy tak na tym. Najwyższym podium, no i wszystko się nam należy, i nie szanujemy niczego innego w przyrodzie. Więc czy to nie jest czasami nasze przekleństwo, ten, ta nasza ewolucja? I na przykład, czy zwierzęta inne, na przykład, też nie mogły ewoluować, ale może zatrzymały tą ewolucję, bo już nie chciały, bo na przykład coś im wystarczało do określonego poziomu. Więc różne takie ciekawe fakty przedstawia autor. Mnóstwo też jest porównań, właśnie do zwierząt, do ich środowiska. Więc gorąco też wam polecam, też bardzo szybko się czyta. Kolejna książka to jest Robert Green: 33 Strategie wojny: jak pokonać rywali i odnieść sukces. Robert Green przedstawia. Właśnie 33 strategie wojny i przenosi je trochę na życie codzienne. Codzienne chodzi tutaj o to, że pokazuje, że mimo tego, że na przykład nie ma takiej wojny typowej, czyli z bronią, ale jest na przykład wojna psychologiczna, jest wojna o wpływy, jest wojna ekonomiczna, czyli. Jest też stosowana jakaś walka, tylko nie jest to walka, właśnie tak jak mówię, z bronią o, o życie. I tutaj pokazuję, jak wykorzystać na przykład strategie wojenne do tego, żeby być na tej wygranej pozycji, tak? czyli żeby wygrać tą wojnę w tych walkach takich właśnie codziennych. Wiele jest, słuchajcie, interesujących bardzo przykładów. Ale niektóre to, co mm, mi trochę się nie podobało, to, że jest to bardzo takie ogólnikowe i wybiórcze. Z jednej strony, autor przytacza jakiś tam nie wiem przykład nie wiem, z walk Napoleona, z walk nie wiem, Aleksandra Wielkiego, czy tam mm, innych wielkich strategów czy generałów, ale z drugiej. Yy, no, tak jak mówię, no jest to takie hasłowe, na przykład, nie wiem, wypływaj na nowe wody, bądź niespokojny niezadowolony. i niezadowolony. I zobaczcie, w zasadzie to jest o takie króciutkie coś. Później pod, podstawowe zasady, tak, tego danej tej strategii. No i w zasadzie już mamy tam kolejny rozdział, więc, tak jak mówię, dla mnie trochę za mało omówienia danego tematu, za mało omówienia danej strategii i przez to. W niektórych przypadkach to mnie nie przekonało do końca. Ale jestem ciekawa też Waszej opinii. Jeśli ktoś czytał, to dajcie znać. I ostatnia, słuchajcie, książka to jest książka dla dzieci, ale też bym powiedziała, że dla dorosłych. Ja uwielbiam w ogóle tą serię i uwielbiam. No, to jest jedno z wydawnictw wydawnictwa Czarna Owca. To jest to, tamto, które jest skierowane stricte jakby dla y, dzieci. I tu jest Jak dogadać się z rodzeństwem. Niezawodne sposoby rozwiązywania konfliktów, ograniczania rywalizacji i czerpania radości z posiadania rodzeństwa. Słuchajcie, y, rewelacyjna, świetna y, książka, która, no zresztą autorka jest y, y, psychologiem klinicznym. Y, współpracującym głównie z dziećmi, to jest dr Dawn Hubner. Ja uwielbiam jej, słuchajcie, książki. To, jak ona właśnie potrafi skierować do dziecka ten komunikat, który jest prosty, jednocześnie i do dziecka, i do rodzica i pokazać właśnie daną tą strategię. Ona też pisze inne książki i naprawdę uwierzcie mi, wszystkie są rewelacyjne. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze zilustrowanie jakichś określonych przykładów, więc gorąco Wam polecam, szczególnie właśnie rodzicom, jak mają, nie wiem, dwójkę dzieci, no to właśnie tu jest dać nie wiem, starszemu rodzeństwu, żeby sobie przeczytało i jak na przykład postępować z tym młodszym, żeby gdzieś tam było to dogadywanie się, i była ta radość z tego, że mam, mam to rodzeństwo, mam tego brata, siostrę, a nie jakieś konflikty. Więc to tyle. No mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzicie, że taki bardzo duży przekrój gatunków różnych, więc myślę, że znajdziecie coś dla siebie do przeczytania. A jeśli chodzi, słuchajcie, o sierpień, no to już y, chyba przeczytałam trzy i już znalazłam prawie trzy perełki kolejne, więc myślę, że w sierpniu będzie więcej takich y, bardzo dobrych książek. Bo w lipcu, y, no to właśnie to były y, w do najlepszych książek, które bym powiedziała, że są te zaginione z Willowbrook i... i chyba... No, chyba to mi się najbardziej podobało. No i oczywiście to dla, dla rodziców i dzieci. Natomiast jeśli chodzi o inne książki, to do każdej coś mam, no oprócz jeszcze może Grzegorz Dziedzic, czyli te Kryminały Retro. Więc to są takie najlepsze książki, które z czystym sumieniem Wam polecam i że no, na pewno tutaj nic... nie czepiam się do, do niczego. Dobrze, więc to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i dajcie znać w komentarzach, ile Wam się książek udało przeczytać i co polecacie dla mnie do przeczytania. Pozdrawiam.